Dziś o podróżach. Są wakacje. Wróciłam z wakacji, co prawda krótkich, ale zawsze. Byłam w Polsce, dużym i pięknym jak dla mnie miejscu, jakim jest Wrocław. Zobaczyłam Hydropolis i Afrykarium z większych atrakcji i Starówkę, która zachwyca mnie nieustannie i uwielbiam tam spędzać czas, sącząc piwo, szukając krasnali albo gapiąc się na wyłączoną, chyba z powodu koronawirusa, fontannę, po której biegają teraz dzieci i to też jest jakaś atrakcja. By the way, wszystkie atrakcje serdecznie polecam, zwłaszcza z dziećmi. I zadałam sobie pytanie, czy wszyscy ludzie wyjeżdżają, a jeśli tak lub nie, to dlaczego? Ci, którzy wyjeżdżają, to po pierwsze kieruje nimi ciekawość, chęć poznania i zobaczenia czegoś nowego. Ja osobiście, jak słyszę o jakimś ciekawym miejscu, natychmiast dopisuję je do mojej listy rzeczy do zrobienia i kombinuję, aby je koniecznie zobaczyć lub odwiedzić. Po drugie, mówi się, że podróże kształcą, czyli zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego, co poszerzy Twoje horyzonty, zmusi do myślenia, zastanowienia albo poszukania dodatkowych informacji na ten temat. Polecam film na temat pierwszej eksploracji dna morskiego lub historii wrocławskich wodociągów, oczywiście we wspomnianym Hydropolis, które notabene mieści się w pięknych, starych budynkach wodociągów. Jeśli kształcą, to muszą też czegoś uczyć. Czego mogą uczyć podróże? Uczą na pewno odwagi, pewności siebie, pozwalają odkryć własne pokłady możliwości, empatii i uczuć. Nieraz bowiem trzeba o coś zapytać, albo ktoś poprosi o pomoc, wskazanie drogi, czy coś, co jest dla nas totalnie nowe. Uczą też samodzielności. Musisz bowiem zadbać o siebie i osoby, które podróżują wraz z Tobą. Musisz pomyśleć o noclegu, wyżywieniu i wyznaczyć trasę podróży. Poza tym uczysz się planowania czasowego, a co najważniejsze, odpowiedzialności, bo musisz bez przerwy pilnować swoich rzeczy, pieniędzy i dokumentów. To są różne umiejętności interpersonalne, które powodują, że stajesz się niezależny i samowystarczalny. Podróże uczą też tolerancji, poznajemy nowych ludzi, a gdy podróżujemy do innych krajów, to również ich tradycje, kulturę i zwyczaje. To poszerza nasze horyzonty myślowe i powoduje, że musimy się dopasować do istniejących tam zasad. One nie zawsze nam się podobają, ale czy nasze tradycje i zwyczaje są akceptowane przez wszystkich? Nie sądzę. Nie wspomnę, że uczymy się również nowych doznań kulinarnych i z coraz większą ochotą odwiedzamy egzotyczne kraje, delektując się ich kuchnią i próbujemy przenieść ją na nasze podwórko. Czy zawsze jest to pozytywne doświadczenie? Nie, ale jeśli nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Nie można zapomnieć o języku. Nigdzie nie nauczysz się tak języka jak na miejscu, czyli w kraju, w którym władają tym językiem. Żadne kursy nie zastąpią spotkania z native'em, czyli osobą, która mówi w rodowitym języku, którego chcesz się nauczyć. A gdy już się go nauczysz, to jest możliwe, że poznasz fajnych, otwartych ludzi. Podróże uczą relacji z ludźmi i zacieśniają więzy, a to w rezultacie może zakończyć się przyjaźniami na całe życie. A gdy podróżujesz z rodziną, wreszcie macie czas tylko dla siebie. Nie ma tego codziennego pośpiechu, pogoni za pracą, a spędzacie ze sobą każdą wolną chwilę. To również zacieśnia więzy, ale może też być niezłym testem naszych relacji. A co z tymi, którzy nie podróżują? Jakie oni mają argumenty? Nie znam takich wielu, ale kiedyś usłyszałam takie zdanie, że szkoda im pieniędzy. Nie dlatego pracują cały rok i odkładają, żeby wydać je potem na podróże. Wolą zmienić coś w domu lub kupić nowe meble. Nie wiem jak Wy, ale ja nie do końca się z tym zgadzam. Powtarzam, że trumna nie ma kieszeni i nic nie zabierzemy ze sobą na tamten świat. A to, co zobaczymy, poznamy, to nasze. Zawsze w nas zostanie i ma możliwość zmiany naszego życia, znalezienia jego sensu albo odkrycia swojej pasji. Zatem moim zdaniem warto podróżować, a Twoim? Jeśli Ci się podobało, napisz proszę komentarz, daj łapkę w górę, a ja zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję i zapraszam już za tydzień na kolejną Energy Boost Środę.